Wymarsz za godzinę. Do naszego oddziału dołączył niedawno ksiądz porucznik... Szyski? W 1944 roku działał w Laskach pod Warszawą szpital, tajny szpital, w którym pracował ksiądz porucznik Wyszyński oraz niewidoma matka Róża Czacka, która ten szpital założyła. Jesteśmy na Greenpoincie, w dolnym kinie parafii Stanisława Kostki i jest to projekcja na Brooklynie pierwsza. To była bardzo nieznana historia i bardzo przeżyliśmy to, bardzo wzruszające momenty tego filmu. Ja dedykuję ten film wszystkim i zapraszam do obejrzenia. Na pewno wiele przeżyć, przemyśleń będzie po tym filmie i pomoże on też, może właśnie odpowiedzieć sobie na pytanie takiej codzienności, w której się znajdujemy. Czeka cię największa walka. Walka o właściwy wybór. Zemsta czy przebaczenie. Co wybierzesz?